Siemanko, dzisiaj akcja odchwaszczanie. Przetestujemy ten nowy traktor w akcji i maszynę do chwastów. Chciałem wam tylko pokazać, gdzie nawiezienie pola jest 100%. No tam prawie kostówy, to zachwaszczenie jest 0%. O tu właśnie, gdzie mniej było 50%, no to jest, są chwasty, to takie coś właśnie. Dobra, testujemy sprzęcik, mam nadzieję, że w deszcz można to robić. Mam tu w nim wąskie opony, także nie powinienem tutaj gnieść nic. Dobra, to muszę chyba tak opuścić, rozłożyć. Tylko momencik. A ja muszę tu podpiąć przewody. Dopiero teraz. I teraz mogę go rozłożyć. Okej, dobra. Testujemy. Odchwaszcza. Niszczy te chwasty. Okej, dobra. Super jest. Nie wiem, czy ta prędkość jest taka specjalna do tego odchwaszczania, czy po prostu ten traktor tak nie daje sobie rady po prostu z tym. Ale w każdym bądź razie maszyna działa. Nie będzie chwastów. Tu proszę bardzo. Zachwaszczenie 50%. Tu gdzie przejechaliśmy jest 0%. Także jest super. Działa to tak jak należy. Lecimy. Tutaj jest sorgo i to jest gotowe do zbioru, tylko po prostu na razie pada deszcz, nie można tego zebrać. Jeżeli to właśnie odchwaszczę te pole i te z tyłu, te drugie pole, co tam mam, plus jeszcze trzeba będzie nawieść czymś, spryskać opryskiwaczem pewnie. I jak przestanie padać, to weźmiemy się za zbiór kombajnem tamtego pola. Jesteśmy na tym drugim polu. Tutaj już tylko taki kawałeczek nam został do odchwaszczenia. Zacząłem to robić, te pole tak pod skosem. Czy lepiej, czy nie lepiej się robi? Nie wiem w sumie. Może tam na początku było dobrze, ale tutaj jak już ten róg się tak zaczął, no to już tak gorzej. Chwastownik spisuje się. Póki co jest wszystko dobrze. A już taki malutki róg nam tylko został. I pole będzie odchwaszczone. Dobra, mamy to zrobione. Możemy go złożyć do góry i lecimy. Maszynka nie jest jakaś tam droga. Niecałe 10 tysięcy, 9,5 chyba dokładnie kosztuje.
dobra. I co tu można zrobić? Teraz to można spróbować jedynie z tym opryskiwaczem. Tylko że też nie mam nawozu chyba uzupełnionego w nim. Będę musiał najpierw podskoczyć do sklepu, kupić jakiś nawóz. I dopiero tutaj można cokolwiek działać. Tak, jest pusty. Dobra, no to ja lecę do sklepu, uzupełnić go. Przy okazji kupię sobie przedni widelec do palet. I będziemy opryskiwać. No kurde, patrzcie się na to, patrzcie się na to, pies po ulicy lata, zaraz go jakiś samochód przejedzie. Muszę odstawić tutaj traktor na bok. O ty kurde. Mnie tu trochę przeważa ten opryskiwacz. Dobra, chodź tu, kurde, co ty sobie myślisz? Psie jeden. Do nogi. Chodź tu. Chodź tu. No co za pies, aż mi psa przejadę. Masz tu, jedz, ci uzupełnię. Gdzie on jest? Chodź tu. Przez płot skoczył. Co za psisko, masz, żrej. No by mi psa przejechali, to dopiero by było. O kurde, tutaj już przód lekko do góry idzie w tym traktorze. Dobrze, że te widły kupiłem do tych palet, bo inaczej to przód już do góry mi podnosiło. Lekki ten traktor, do takich mniejszych rzeczy tylko. Dobra. Rozkładam. Zobaczymy, na jaką szerokość to bierze w ogóle. I ciekawe, czy będę mógł w deszcz opryskać. Dobra, lecimy. Sprawdzę w ogóle, czy mi nawozi te pole. Skład gleby, no to tak, nawozi tutaj. Tu gdzie przejechałem już jest na niebiesko, najciemniej, czyli będę miał na 100%. I będą duże zbiory. Lecimy z tym. No ciekawe, ile będzie warty ten rzepak. Ile z tego hajsu będzie. Bo roboty to jest mnóstwo z tym. Ale już tutaj będzie wszystko porobione w 100%. Teraz tylko po prostu trzeba będzie siedzieć i czekać, aż urośnie, aż będzie można go zebrać. A jakby się tak przegapiło zbiór, o kurde, ile by się było stratnym. O kurde, ale go na tych dziurach podnosi. A nie, myślałem, że tu już pies jest. Jedzie on mi pod to. Dobra, rozkładam. O, proszę, jak się kopie. No i dobra, lecimy.
A ty co, uciekaj stąd. Nie masz co robić. A stop. No, może być. W ostateczności już tam. Jeszcze przejadę się, tak? Jeszcze tu kawałeczek został i będzie wszystko. O, ale go unosi, no. Lekki ten traktor. Dobra, mamy całe pole. Rodzaj rośliny sorgo. I tak, tutaj jest dosyć duże zachwaszczenie, 75%. Ale nawiezienie 100% jest. Ciekawe, ile z tego będzie. Myślę, że niedużo. W każdym bądź razie. Tutaj nie wiem, co na tym polu zasiejemy. Nie mam pojęcia na razie póki co. Może pszenicę? Taki kawałeczek tej pszenicy byłoby na słomę. Tutaj mamy takie coś, ogólnie ten teren jest do wyrównania, taka pustka, ponieważ tutaj były te budynki stawiane, był teren wyrównywany pod budynki, dlatego tutaj jest takie wykrzywienie, trzeba będzie to później poprawić. Patrzcie, gdzie ten pies chodzi, no zaraz go wciągnę. To jest, kurde, skubaniec. Idź stąd! Udziaj! Poszedł stąd. Chodź tu. No co za pies? Do budy. Pod kombajn nie wchodzi, no to jest dopiero. Wtedy ten po ulicy biegał. Dobrze, że go samochód żaden nie przejechał. A tu proszę bardzo, to jest mój pod kombajn wszedł. To jest dopiero. Pole zebraliśmy. Coś tam się udało uzyskać z tego pola. Myślałem, że mniej tego będzie. A tu nawet nie tak źle wyszło. Jakie to czerwone jest. Ile tutaj mamy tego wszystkiego? Czwórka jest, ponad czwóreczkę, no to nie jest tak źle, nie jest tak źle, bo spodziewałem się, że będzie mniej tego. Jak na taki kawałek to jest i tak dobrze,
i przy takim dużym zachwaszczeniu. No fakt, że było nawiezione sporo. Mamy to zebrane. Teraz będzie można wziąć się za bronowanie. Troszeczkę doprowadzenie tego pola do stanu użytkowania. Wygładzenie tutaj tego terenu. Przy okazji tutaj tego podjazdu, to jest dosyć taki nierówny teren. I na razie to by było tyle. Nie mam garażu dla kombajna, troszeczkę szkoda. Tak będzie musiał jakoś zimę przestać, no trudno. I to by było na tyle. Tutaj już opryskaliśmy dwa pola. Odchwaszczone są. I teraz tylko czekamy, aż urośnie piękny rzepak. Także trzymajcie się. Do następnego. Cześć.